Siema, w kolejnym filmie jadę do kuzyna zobaczyć, jak mu tam idzie piasowanie, bo widziałem, niedawno jechał i tak mówię, coś dla was nagram. Tutaj to kruszywo wysypali na drodze i na zakręcie mnie stawiało bokiem lekko. Straszne jest to kruszywo. Takie strasznie spod kół ucieka. A nie, da. Dobra, dalej nie jeżdżam o to. Samochód sobie porysuje o to ścielenisko. Się kurzy, znaczy, że suche. Ile już zrobił? Cztery bale zrobił. Jedzie piątego. Mamy godzinę 19:42. I wysłałem go na to pole, bo tutaj szybciej rosa złapie niż na tamtym koło domu, bo jeszcze tam jest pszeniczka do spiasowania. Tutaj jest słoma po życie. Ogólnie to pole jest dużo niżej od tamtego położone, no i też w takiej okolicy, no, lasy i tak dalej, no to tutaj akurat szybko wilgoć łapie. Wczoraj tu było mucone, w niedzielę, dzisiaj mamy poniedziałek, to nawet jeżeli słoma była ciutkę wilgotna, no to przez cały dzisiejszy dzień, no to zdążyła wyschnąć, bo dzisiaj było około 30 stopni, ponad 30, cały dzień ładnie słońce świeciło. Bale robi 140. Dobrze zbite. Dlaczego 140? No bo chcę się wymienić za słomę z pszenicy, bo słomę z żyta potrzebuję do truskawek. No i chcę taką zamianę zrobić. Mówię, mi tam bez różnicy, jaka słoma, czy żytnia, czy pszenna. No pszenną jeszcze można bydłu do jedzenia dać. Ewentualnie, ale do ścielenia to tam podobnie się ścieli jedno i drugą. Idę do niego, do kabiny. Ten jest 18, ostatni, tyle z 1,5 hektara żyta było. parę centymetrów tutaj poproszę. Pod 130. Nie, bez pytań. Jak usługa to na jedyneczkę. Dobra, zrobimy się na 3,5 tarczki. Tutaj troszkę wolniej, bo dużo słomy, za gęsto zasiana było. To się je 3 metry na hektar. Niecałe. 280. Nasypała tak jak ta, co była zasiana, 200.
tak dużo. Tutaj jest 2,80, długi, prosty kawałek. Mamy 20. Jak tam? Nie za luźno? O chłopie, to jest leciutkie. To nie no, podpięć na 5,5 ten ścisk. Kurczę, dwa snopki. Dwa słabo zbite snopki na godzinę u ciebie zajają. Sipą mi, trochę przyjadę, zobaczę co ci zrobię. To jest skandal. No przy takim zgniocie to zaoszczędzisz dużo. Tu widać. Pełniutki zgroń, nic nie ubyło. Jedno pole już odleciało, a tu wskazówka dalej na samej górze. Silnik John Deere'a, bardzo oszczędny. Pali mniej niż 20 litrów na godzinę. Zobacz, zobacz te ślady. Tutaj 60 szła z farmą. Poszedł zmniejszyć siatkę. Bo mówi, że 2,8 raza owija i że jest za dużo. Że przeoszczędzi na mnie. Zobaczcie jaka tutaj kukurydzka mała wyrosła. Tak w jednym miejscu. Wszędzie taka jest. Tylko pokazuję ładną teraz. No i patrz, i tutaj idzie fala do góry i jest wyższa od klasa. To do której pracujemy? Nie skończymy. Nie moja słowa. Usługa to usługa. A o której rosła łapie, że tak zawytam w drugą stronę? Nad ranem dopiero. Jak się kurzy, to jest dobrze. Na meteo te niebieskie kropki, co są pod temperaturą, to jest punkt rosy, nie? To do 23 możemy prasować. Szybciej. Marcin, to się kameruje. Za wiele chyba ten na podbiera się trafia. Jak tam? Dałeś trochę więcej tej siatki? Idealnie. Czy mi się będą rozpadać? Jeszcze nam trzy rządki zostały. Raz, dwa, trzy. A mamy godzinę, którą? 21. Trochę większy. 140 będzie miał. Ostatni. 30 i 30, 60 minus 2, 58. 58 bali. To będzie co zbierać. Mamy 21, 51. Kuzyn jeszcze czyści prasę na polu, żeby podwórza sobie nie brudzić. No i co? W tym filmie myślę to wszystko, więc jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!